Więc teraz przyszedł czas na ostatni poziom. Oj, mamy ten, drugą rundę odblokowaną. Za 20 monet Spectera. Nice. No tutaj ładnie nawet stoimy. Teraz Crumbling Castle. Ciekawe jak długi będzie ten poziom. Może coś będę pamiętał z tego poziomu. O, tutaj możemy znaleźć tego Spectera. Let's go! Dobra, więc tutaj będziemy się posiłkowali tym, czyli radarem małp. Ona na dole jest, ta małpa. No to już jest, kurde, taki potężny małpiszon. Dobra. Teraz nie będziemy mieli już tego. Teraz już nie będziemy mieli główek małp do tego, do zebrania, dlatego że teraz tutaj gra nam każe ten, odszukać Spectera. A tutaj w ogóle nie mogę przejść, więc okej. Więc skoro nie mogę przejść, to trzeba użyć Skyflyera. Dostać się do góry, albo nie. W sumie nie można. Czyżby to była ta małpa? Ty, bez kitu jest małpa. Ona chyba już wie, że ja tutaj chcę podejść, więc... No, trzeba tak to prosto, szybko i na temat załatwić. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj gdzieś pewnie te małpiszony siedzą. A ja wolę ich jak najwięcej zebrać, żeby potem jak będę chciał wracać do tych poziomów, to żeby nie było, że będę musiał większość tych małp z powrotem, wiecie, tych takich najcięższych ratować, więc... Znaczy ratować, Jezu, porywać. Co mam z tym ratowaniem, kurde? Tam jest jeszcze, kurde, Bobo. Bobo małpa. To jest jeden w ogóle z dłuższych poziomów, zacznijmy od tego. Ma się czasami wrażenie, jakby on trwał wieczność. Ale to tylko dlatego, że on po prostu jest długi, dlatego, że musisz tutaj 20 małp porwać. Więc dlatego nie dziwo to, że można jakby dostrzec, że ten poziom jest trochę długi. No i gdzie ta małpa? Tutaj? Tutaj chyba jest, nie? No gdzieś ona tutaj była? Albo na górze jest. Też może być. Dobra, to lećmy tutaj w takim razie. Wiadomo, wszystkich małp i tak nie uratujemy, ponieważ musimy tutaj przynajmniej z... O Boże, będziemy musieli tutaj przynajmniej jedną małpę... Kurwa. Skup się, Michał. Chodzi o to, że jak mamy te 20 małp, to i tak nie będziemy mogli wszystkich uratować, dlatego że jedna małpa będzie w specjalnej skrzyni, a nie mamy do tego niestety predyspozycji, żeby po prostu porwać tę małpę. Teraz dobrze to wytłumaczyłem. Ja! 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 Ja!
Małpa się schowała w tym, w dzwonie. No, o to chodziło. Tak to trzeba było zrobić. Dobra, teraz szybko, 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 szybko. Co możemy wziąć? To i to. Kurde, wiedziałem, że tak to się skończy. No, dokładnie, o to chodziło. Tam jest małpiszon, zasrany. Dobra, bierzemy go. Ja się niczego nie boję. Ile małp już mamy tych? Status. 4 małpy z... Teraz mamy tutaj tak, 4, 8, 12, 16, 20, no. 4 z... 4 z 20, więc... No to jest słabiutko na razie, to jest słabiutko. Coś czuję, że w ogóle po tym poziomie chyba sobie nawet skończymy sesję, ponieważ... Oj... Wtedy zostanie nam już praktycznie ostatni akt gry i potem backtracking i wielki finał. Więc myślę, że w tym miesiącu normalnie skończymy sobie tę serię, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nie. A może tak? I... Dobra. Gdzie jest? Gdzie jest ten fej? Gdzie jest ta fight łapa? A tutaj jest. No to zaraz cię, kurde, złapiemy w śmietniku. Chodź tu. Bardzo dobrze. Piąta małpa została zebrana. Ajajajajaj. Dobra, przynajmniej wiem, że na czym stoję. Małpy są zapisane. Tak, 5 małp. Dobra. I gdzie jest... Gdzie jest ta brama? Dobra, tutaj jest ta brama. Teraz szukamy kolejnej małpy. Wydaje mi się, że ona gdzieś tutaj na wprost będzie. Ta, w ogóle ty, patrzcie, jaka skubana siedzi sobie na tym. Na tronie tego, Spectera. Jaki skubaniec. Gdzie ten małpiszon? Zrogowaciały, dawaj, hono mi z tym. Dobra, na razie tutaj jedną małpę mam zebraną. Za tronem raczej wątpię, że będzie. No tak, to jest tron Spectera. Tutaj przecież Jake również był. Jeżeli dobrze pamiętacie. A na pewno pamiętacie. Aka Baz. Baz Astral. Z Toy Story. No tutaj jakieś małpiszon się zdenerwował i próbuje nas strzelić. O, widzę już frajera. Za daleko nie uciekłeś, powiem ci szczerze. Nie ten gadżet. Jezu, mi się kółko z kwadratem zaczyna mylić. To już jest chyba ten znak. To jest ten znak, że robimy trudny poziom. To jest ten znak, że będą się tutaj sypały game overy. To jest ten znak, że powinienem skończyć grać w tę grę. Dobra, tu już byliśmy. Więc skoro wróciliśmy teraz, tutaj byliśmy również. Kurde.
No shit, Sherlock. No, cieszę się również, Spectre. No, cieszę się również z tobą. Ave Spectre. Plus tego jest taki, że w sumie mamy już ten 13 małp tylko do porwania. Tu w ogóle śmieszy mnie fakt, że przeciwnikami naszymi również są takie czosnek, czy to jest cebula, nie wiem w ogóle co to tam dokładnie chodzi, więc może, nie wiem, Spectre ma jakiś fetysz do czosnku albo cebuli, albo to jest jego ulubione danie, whatever. No tam nie kwestionuję w sumie. Sam lubię czosnek i cebulę, chociaż bardziej to lubię cebulę. Cebula jest zajebista. A zwłaszcza sos cebulowy. Mniam. To już w ogóle, kurde. No dobra, no to skoro byliśmy... Kur... O, ale się odratowałem. O kurde. Dobra, skoro już byliśmy ten... na dole... przy tronie Spectra i tak dalej, to teraz będziemy mogli tutaj być u góry. No to tam małpa level pierwszy, to ona gówno może co jedynie potrafi tu tylko uciekać, nic więcej. Dobra, sprawdźmy może w razie co tym Monkey Radarem, czy czasem nie ma żadnej innej tu w pobliżu. No tu coś jest, widzę. Gdzie niby? Tam sobie Igor siedzi. Jezu, jakie one imiona mają, Igor. Znaczy, Igor to jest normalne imię, wiadomo o co chodzi, ale... chodzi o sam fakt. Gdzie ten Igor niby? Ale idąc z tym tokiem, to on musi być gdzieś tutaj. O, i to jest ta małpa, której nie uda nam się jakby... porwać. No dobra, no to czekajcie, ja sobie tutaj obczaję jedną rzecz i zobaczę, czy ona faktycznie... Ty, faktycznie ona jest tutaj. Proszę was. Że to było takie żałośnie łatwe, że... nie powinno dla nikogo być w ogóle problematyczne uratowanie, znaczy uratowanie, Jezu, porwanie tamtej małpy. My ich nie ratujemy, Michał, weź ty sobie w końcu to, nie wiem, zapamiętaj. Jakbyś ratował, to czyniłbyś coś dobrego. W tym momencie czynisz też coś dobrego, ale dobrego dla nas, dla ludzkości. Nie będzie już żadnych, kurde, małpiszonów za 2 złote. Nie ma mowy. A tutaj co mamy? Wpłyńmy tutaj. No właśnie, co tutaj mamy? O, pod wodą są te, kurde, zasrańce teraz się chowają. A, tutaj nie pójdziemy. Czyli w sumie błędnie polazłem, czyli dobrze, że tędy nie poszedłem. Ponieważ tutaj będziemy mogli pójść tylko wtedy, kiedy po raz pierwszy przejdziemy grę. Ponieważ jak po raz pierwszy grę pokonamy... No, w końcu się nie zaciąłeś, Michał. Ponieważ jak po raz pierwszy gierkę pokonamy, to wtedy dostaniemy specjalny gadżet, który pozwoli nam... dostać się do tamtej sekwencji. Bo na razie to możemy sobie co jedynie tylko o tym pomarzyć. Muszę naprawdę zacząć jakieś książki czytać czy coś, bo ponieważ, kurde, moja dykcja słabnieje coś. Nie wiem dlaczego tak jest. Ja potrafiłem mieć naprawdę zajebistą dykcję kiedyś. Się nie jąkałem aż tak, a teraz to, kurde, praktycznie coś się ze mną dzieje. Nie wiem, czy to jest dlatego, że chcę się postarać, żeby ten let's play jako tako wyglądał, chociaż mi się osobiście podoba ta wersja let's playa, nawet jest lepsza niż wersja sprzed 6 lat, ale wiecie o co chodzi. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Łagodnie mówiąc. Pomidor sprzedał się. A czy to jest nowość?
Nie no, żartuję sobie oczywiście. Trzeba mieć dystans do siebie. Ale do takiego stopnia, żeby żartować sobie w taki sposób, a nie cisnąć po sobie tak o dla jaj. Bo ja jestem człowiekiem takim, który wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś po sobie ciśnie tak na serio, to musi mieć niezłe kompleksy na punkcie swojej osoby. Ja natomiast nie mam czegoś takiego. Choć czasami mówię sobie, że kurde, warto byłoby, żebym nie zrobił to, albo o, warto byłoby, żebym zrobił to. Nie zawsze tak jest, ale dosyć często. No i tak sobie właśnie o to przegadałem i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I co nam to dało? Bo nie ogarniam. Dobra, jesteśmy po tej stronie. Gdzieś się tutaj te... A, tutaj się pojawiły te platformy. Dobrze, że one nie znikają. Znaczy, z jednej strony to by było fajne, z drugiej strony nie, ponieważ byłby to jak swego rodzaju challenge. Ale z drugiej strony, proszę was. No dobra, i co mi to dało? Bo nie ogarniam teraz. Nie, tak szczerze, serio nie ogarniam, co mi to dało. Jest tutaj w ogóle jakiś przycisk z boku? Nic to jest? Kurde. Nie, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, gdzie ja mam teraz iść? Okej. Tutaj się przyznam, bez bicia musiałem aż zerknąć na let's play u gamera, żeby zobaczyć, gdzie iść dalej. I... nie ogarnąłem jednej podstawowej rzeczy. I trochę mnie to... może nie powiem, że boli, ale trochę mnie... smuci, że zapomniałem o tym. No ale cóż, nawet najlepszym się zdarza, chociaż ja nigdy siebie za najlepszego nie uważałem. Zawsze uważam, że jestem po prostu zwykły. Czyli po prostu musimy się tutaj dostać. Na te żyrandole. I tu u góry małpa jest, małpiszon wstrętny, bananowy, skurczysyn. No jeszcze zginąłem, bo kurde, musiał mnie ten bączek na dole zdzielić. Ale spokojnie, ja już tutaj mam taktykę. Koniec, nie będzie tutaj znęcania się nade mną. Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty jesteś? No, ty małpo jesteś nikim, więc pal gumę. Nawet tutaj się starać nie musiałem. Status wygląda teraz tak, mamy do uratowania... mamy do porwania 9 małp już. Mhm, bo mamy już 5, 8, 9, 10, 11 złapanych na 20. Więc szukamy... no już niedużo nam zostało, 9. To już pół drogi za nami. Dobra, spadaj cholerny nietoperzu. Fioletowy, fajny kolor. Coś jak Spyro. Spiro de Smog. Dobra, teraz trzeba się tutaj dostać. I tutaj będą drzwi, do których możemy się również w taki sposób dostać. Nie musieliśmy nawet z tej platformy skakać. Dobra.
Tam widzę, że małpiszon jest. Dokładnie. Ty! Małpa chciała ten. O Jezu, co ta małpa chciała zrobić? Teraz mi nikt nie powie, że to jest gra plus 3 albo plus 7. Skra co najmniej plus 16, jak ta małpa chciała seppuku popełnić. Sami widzicie, tu gilotyna przecież jest. I takie rzeczy są w zamku tego? Spektera? Jak to w ogóle przeszło? No, pięknie, kurde. To pajączek. To jest w ogóle pająk? Tak. To... Boże święty, jak pająki w tej gierce wyglądają, nie? W sumie racja, bo żeśmy, kurde, już mieli styczność z tymi pająkami, ale kurde, sam fakt. Jak one wyglądają, what the hell?